na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Niedziela, 26 dzień lutego, zawody mieszane i mieszane uczucia. O tym za chwilę, o 15.30 seria próbna przed mixtem, podczas którego Niemcy po raz piąty z rzędu spróbują zdobyć złoto. No i o 17.00 mają ruszyć zawody. Dlaczego mieszane uczucia? Ano, bo mieszana jest pogoda dzisiaj. Tak, mieszana pogoda, od rana ją obserwujemy. Obserwujemy kombinację norweską, która odbywała się z dużymi problemami. Były problemy zarówno jeśli chodzi o wiatr, jak i jak ze skoku. Ten śnieg był bardzo miękki. Okazało się, że został źle przygotowany zeskok. Trzeba było go jeszcze raz przeratrakować, wszystko przygotować od nowa. Opóźniły się chyba o 1,5 godziny ostatecznie zawody. Ogólnie są dzisiaj problemy. Cały czas lekko wieje, czasem posypuje ten śnieg. No i mamy też pewne zmiany w programie, chociaż nie samych zawodów na razie, ale za to ceremonii medalowych. Ceremonii medalowych. Jedyne, co się zgadza, to ta zima, którą zapowiadaliśmy tutaj. Sypało zaraz po zakończeniu sobotnich zawodów, które zakończyły się triumfem Piotra Żyły. Piotra Żyły, który dzisiaj miał stanąć na scenie tutaj nieopodal, w Krańskiej Górze. Stanąć dumnie, zdjąć czapkę, my razem z nim i odśpiewać Mazurek Dąbrowskiego, ale to się nie wydarzy. Nie wydarzy się. Nie ukrywamy, że mieliśmy tutaj nadzieję, że już dzisiaj będziemy fotografować się Piotrka z medalem, że uda się z nim porozmawiać zaraz na gorąco po tym odebraniu złotego medalu. Tymczasem organizatorzy stwierdzili, że tak to nie będzie i że ceremonię medalową przesuwają na środę. I to środę, czas nieokreślony, gdzieś tam może koło 9, 9.30, to dokładnie jeszcze nie wiadomo, bo po prostu dzisiejszy mikst może się trochę przeciągać właśnie ze względu na warunki. No i byłaby groźba, że zawodnicy z miksta by nie zdążyli na tą ceremonię medalową, co właśnie tak do końca nie ma aż takiego wielkiego sensu, no ale cóż, decyzja jest jaka jest, musimy się z nią pogodzić i teraz wszystko sobie przebudować, nie wiadomo jak też z dniem medialnym, który miał być na jutro planowany tam w hotelu Polskich Skoczków, a właściwie w ich wiosce, bo to tak bardziej można określić. No wszystko nam się trochę nakomplikowało, więc jesteśmy ogólnie źli. Źli na Słoweńców. 3, 4, 5 lat można planować Mistrzostwa Świata. No popatrz pan, że może wiać i mogą się zawody przesunąć trochę dłużej. No właśnie, no te zawody były planowane od początku na styk, a najpierw się okazało, że zawodników jest ciut dużo, no bo 60, jeśli dobrze liczę. No, 60 zawodników, to dodatkowo przy wietrze może powodować właśnie przeciąganie, a już wczoraj po konkursie indywidualnym, który przebiegał dosyć sprawnie, ja ledwo zdążyłem na ceremonię medalową, dosłownie prosto z podium na zeskoku. Musiałem biec do busa, łapać pierwszego tam szatla i jechać tutaj do centrum Krańskiej Góry. Więc decyzja jakby można powiedzieć no zrozumiała, ale to trzeba było zaplanować wcześniej i pomyśleć z pewnym wyprzedzeniem, no, albo przynajmniej przesunąć na jutro, a nie na za 3 dni. Tak, wczoraj była ceremonia drużynówki kobiet. My tak bardzo znowu nie cierpimy, ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić nerwy, które teraz są w telewizji u naszych kolegów z TVN-u, z Eurosportu, bo specjalnie przebudowana ramówka to nie są tanie i proste rzeczy, ale dobra, nie będziemy aż tak marudzić. Piotrek Żyła ma się dobrze, od samego rana jesteśmy w kontakcie, wiemy, że jest gotowy na mikst. Tak, no jest kontakt z Piotkiem, więc dobre wieści przekazujemy, że jest kontakt. Tak, nie wiem, Piotrek pisał już do mnie o 7 rano, czy mam fotki, więc jak najbardziej. To jest ten Tadziu ze Skijumping, podkreślamy. Ten Tadziu, który jest właśnie dostarczycielem fotek. No, więc jakie się tam znalazły jakimś cudem z wczoraj. Zresztą Piotrek też chyba występował w programie Dzień Dobry TVN z rana, więc Piotrek naprawdę jest w top formie. Mi napisał na WhatsAppie, że chyba jest już za stary, żeby tyle spać, więc... Mamy nadzieję, nam się nie wydaje, że był stary, skoro potrafi złoty medal tutaj wywalczyć, zabrać to złoto od wielu młodszym tutaj zawodnikom, którzy no, byli w top formie. Ale tak, wszystko Piotrek w wyśmienitym humorze i zobaczymy go dosłownie za chwilę na skoczni, gdzie
właściwie zawodnicy już zjeżdżają, żeby wziąć udział w serii próbnej przed mixtem. Na sam koniec komunikat organizacyjny taki od skijumping.pl, bo my wiemy jak to jest. Wielu nowych widzów, kiedy pojawia się sukces i czytam te komentarze, o dam 3 minuty materiał, a tam ileś reklam i wszystko. Pamiętajcie, skijumping.pl jest darmowe, co nie jest oczywiste w tych czasach w internecie. Skijumping.pl nie jest obowiązkowe, no ale jak się komuś nie podoba, no to zawsze można wybrać inny portal, który był w Sapporo, był w Lake Placid, był w Rasznowie, no zawsze jest wybór. Oj, no tak, no ale tak poważnie, no po prostu, no reklamy muszą być, żebyśmy mogli za te wszystkie wycieczki, wyjazdy, sprzęty, które są potrzebne, które się jeszcze często psują, gdzie wpadają, gdzieś, no różne wypadki chodzą po ludziach, w każdym razie po prostu reklamy są potrzebne i prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość, a te kilkanaście, czy nawet 20-30 sekund można sobie ewentualnie przewinąć, każdy już się chyba tego nauczył, w przeciwieństwie do jakichś tam dużych komercyjnych portali, gdzie tych reklam się nie da pominąć, nawet nie da się zminimalizować okienka, bo wtedy tak sprytnie przestają grać i czekają, aż człowiek znowu się w nie wpatrzy. Tak, my jesteśmy dumni, że mamy takich wspaniałych partnerów, którzy pomagają nam realizować nasze cele przez pół roku, bo tyle trwa sezon zimowy, a też latem jesteśmy aktywni, także trochę wyrozumiałości, damy radę wszyscy z tym. Tak? Tak. Tak jest i zapraszamy dzisiaj na live'a. Dobrodošli doma, dobrodošli u planici.